Zgadnij, jaka to gra. Jeśli odpowiesz poprawnie, dostajesz 10 zł. Do wspólnej puli twojego teamu. Takie było zadanie tej piątki znajomych. Pieniądze? Mr. Beast! Mr. Beast! Jeśli odpowiecie dobrze na 25 pytań, zgarniecie 250 zł, a jeżeli odpowiecie dobrze na 100 pytań, zgarniecie 1000 zł. Na tym etapie nasi uczestnicy nie wiedzieli jeszcze, że wśród nich ukryty jest agent. Ale o tym potem. To będzie pytanie do Loczka. O nie. Powiedz, jaka to gra? Te piksele mi coś mówią. Tyle tych kwadratów. Minecraft może? Ale ja twierdzę, że to msa w Robloxie. Co? Minecraft. Słuchaj, gdybyś posłuchał kolegi, to byś miał rację, bo to jest Minecraft. Co to za gra? Jako, że nigdy nie gram w League of Legends i nigdy nie zagram, uważam, że to League of Legends. Naprawdę nie grałeś w Ligę nigdy? O Jezu. Tak, jest to Liga, proszę państwa. To kolejne pytanie do Dźwięczego. Co tu mamy? Kurde, ta antena coś mi mówi. Mam mówić konkretną mapę? Wystarczy gra. Jak masz konkretną mapę, bardzo proszę, ale dodatkowych punktów nie będzie. To są punkty respektu. Valorant, a to jest chyba Bombsite A na Heaven? Przepraszam, jaki Bombsite? Bombsite! Oczywiście, że tak, jest to Valoranto. Dobra, lecimy do Krystiana. Co tu mamy? O nie, czyżby to wyglądało jak bank w TFT w Lidze Legend? No jest to TFT oczywiście. To teraz Loczek. O nie, to ja. Nie wiem, co to może być za gra. Zastanawiam się nad Fortnite, a Dota 2. Żartowałem, co to Dota. Trafione, ej, ja pierdzielę. Dobra, zobaczymy teraz, jak się Ren poradzi. Czekaj, coś mi to mówi, daj mi się rozejrzeć tam po. To bym strzelał, że to jest Wiedźmin, ale nigdy nie było takiego NPC-ta w Wiedźminie. Mamy całe NPC-ty, pamięta. No, ja pamiętam. Tam NPC-te, śledziłem ich. Nie trafię pewnie, ale strzelam Assassin's Creed Unity. To jest twój strzał? Wiedźmin! Mogłeś powiedzieć Wiedźmin! Jakbyś pokazał pani lekkich obyczajów, to bym zgadę. Hades teraz, co tu mamy? To jest Luigi, jak nic. To M na czapce wskazuje, że Luigi, tak. Nie wiem, Smash Bros? Gratulacje! Co trafił, nie wierzę! Fajnie, czemu wy dostajecie takie łatwe? To było łatwe? No to uwaga, zobaczcie teraz to. Co to k***a jest? Musisz piksele patrzeć na ułożenie tego. Security. Among Us to swój strzał, tak? Tak jest! To był ten napis security tutaj. O nie! Mamy koń, mamy powóz. Red Dead Redemption. Ale czy jedynka, czy dwójka, to nie mam pojęcia. A, strzelam w Red Dead Redemption 1. Red Dead Redemption, ale dwójeczka. Niestety. Dobra, Loczek, coś mi mówi, że to będziesz już wiedział. To będę wiedział. Fortnite! To nawet nie będę przeciągał, wiadomo, że to jest Fortnite, zgadza się. O nie. Czy ja mogę prosić kumpli o podpowiedź? Nie ma. Nie wiem, strzelam w jakieś Pokémony. To jest Tibia, nie? To jest Tibia, tak. Co to będzie? GTA 5? Oczywiście, że tak. Dobra, to teraz Ginacci dla ciebie. O Jezus Maria, nie wiem. Ale proste. Vice City? No dobra, zaliczmy, no. GTA Vice City. Ja się bałem, czy to nie jest Andreas przypadkiem. No dobra, teraz będzie proste. Albo wiesz, albo nie wiesz. Dobra, to obym wiedział. Pasjansik, tak, o jest grany. No pasjansik, oczywiście tutaj nie będziemy ukrywać, tak. O nie, czy to rakieta Liga? Tak, jest to League of Rakieta, zgadza się. A ja nie wiem, jak to się dzieje, ale Ren zostaje zawsze najtrudniejsze, nie? Po tym odcinku chłopaki mnie tak będą wyzywać. To jest jakaś pierwsza osobówka, już widzę, bo są piksele. To bardziej mi na Tom Clancy's wygląda, tylko nie wiem, która część Breakpoint bym strzelał. Dobra, sprawdźmy. Coś wam to mówi? To jest Black Ops 3? Tak, jest. Ej, ale śmiałbym się, że Chodo specjalnie daje mu najtrudniejsze, a potem zostaje za to hajs. Ale jestem gnębiony. Dobra, lećmy dalej. Co to będzie? Nie wiem, Animal Crossing? No niezły strzał. Ej, tak! Dobrze. No, ale to trzeba wiedzieć. Jak można tego nie znać? To jest Gwint. Niestety nie jest to Gwint. Jest to Apex Legends. Grałeś w ogóle kiedyś? Nie, nie grałem. Za dużo miejsca zajmuje na dysku. Co to będzie? Wydaje mi się, że to jest Roblox. Oczywiście, że tak. Moja ulubiona restauracja, burger. O, nie no, to na pewno nie zgadniesz. To jest Overwatch. Jest to Overwatch, gratulacje. Hades, co to za rączka? Tak, jest Fall Guys. To Ginacci teraz dla ciebie. To jest Genshin Impact. Przepraszam, co? Genshin Impact, tak? To był Breath of the Wild. Co ty się cieszysz? To Zelda jest. Zelda. O kurde, czy to będę musiał podać jeszcze wersję dokładną? W sumie to musi być Forza 5, ta najnowsza. Czy jest to Forza 5? Widzicie, że tak. Ty, no ale potężnie wam idzie, ja pierdzielę. Zaraz nas poprosisz, żebyśmy przestali zgadywać, bo pieniądze ci się skończą. O to bym nigdy nie poprosił swoich widzów. Ale możesz zostawić suba. Dzięki. Dobra, Loczek. Ułamku sekund strzał.
Counter-Strike Global Offensive. Tak jest, oczywiście. Co tu się dzieje? Co jest w tle? Jakby był teren zimowy, to coś by mi to mówiło, a to jest zwykły jakiś tam teren. Trochę górski. Nie, sorry chłopaki, nie wiem. Skyrimek to by był. Miałem taką myśl właśnie. O, to może być w sumie... A nie, dobra, to nie będzie takie ciężkie. Tylko czy Hades będzie wiedział? Far Cry, ale który? Nie wiem, Far Cry i... 3? To nie jest Far Cry, to jest PUBG. Inaczej to dla ciebie. Jak ktoś grał, to może wiedzieć, a jak nie grał, to może być ciężko. Kings of Ruin? Czekaj, co? Jest to God of War. Dobra, Christian. No nie, jeszcze muszę wersję podać. Najzwyklejsze Plants vs. Zombie. Oczywiście, że tak. Nawet nie wiedziałem, że tam są wersje, szczerze mówiąc. O nie! Co to za kryówka? Kupka mu, podczas. Cuphead. Oczywiście, że tak. Co to będzie? Wydaje mi się, że to jest symulator rośnięcia grzyba. Symulator mojej ściany w salonie. Ja dostaję przekopę. Wy dostaliście najprostsze gry. Tak miałem myśl na początku, że to jest jakiś Fallout. To co, strzelasz Fallouta? Dobra, strzelam. Tego Fallouta. A którego? Grafika taka trójkowa. Jest taka trójkowa, ale to jest Morrowind. A tu ja nie wiem, co to za gra w ogóle. Przed Skyrimem. My nie było na ziemi w tych czasach. Dobra, to słuchajcie, w takim razie udało wam się odpowiedzieć poprawnie na 19 odpowiedzi. Podziwiałem się, że będzie lepiej, czyli 190 zł w waszej wspólnej puli na teraz. Wow. Ale to się jeszcze może zmienić. Teraz muszę wam zdradzić pewien sekret. W waszej drużynie kryje się agent, który przyszedł tutaj, żeby wam przeszkadzać. Jeśli ta osoba dotrze do finału, za każdą złą odpowiedź twojej drużyny dostanie ona 10 zł. Wy natomiast nie wygracie nic. Teraz będziemy głosować, kto waszym zdaniem jest tym agentem. Może pochwalcie się swoimi statystykami, jak wam poszło. Jedna na cztery odpowiedzi. Wydaje mi się, że wyśmienicie mi poszło. Głosowanie miało być tajne. Wziąłem każdego z uczestników na osobny kanał. Dobra, słuchaj, pewnie się spodziewasz, że będziesz miał parę głosów. Pytanie, na kogo będziesz głosował ty? O kurde, właśnie teraz pytanie. Na kogo? Zastanawiam pomiędzy Hadesem, bo podejrzanie wyglądał, a Renem, ale Ren miał strasznie ciężkie gry, to też. Mogło mu się trudne trafić, ale kto wie. Nie wiem, dam na Rena, ja serio nie wiem, kto to może być. Na Ren będę głosować. Hades to strzał. Hades, więc strzał taki... podejrzany się wydaje. Mam wyniki waszych głosowań. Sytuacja wygląda następująco, że Ginacci zgarnął jeden głos, Ren i Hades zgarnęli po dwa głosy. Także jest remis, dlatego nikt nie odpada. Do tej pory wy zgromadziliście 190 zł, natomiast impostor dla siebie 110 zł. Obserwujcie bacznie swoje zachowania. W tej rundzie gracze będą zgadywać, czy dana grafika to zdjęcie z prawdziwego życia, czy screenshot z gry. Za wskazanie, jaka to gra, otrzymają dodatkowe punkty. Dobra, słuchamy Hadesa. O, cholera. No, szkur! To jest gra jak nic, na wiem, jaka to jest gra. To jest Gran Turismo. Dzięki Hadesowi drużyna zdobywa 20 zł. Prawda odpowiedź. Trafił i że gra, i trafił jaka gra. No to jest prawdziwe życie. Jest to prawdziwe życie, tak jest. Panie Krystianie. Wydaje mi się, że to jest gra, ale jaka, to nie mam pojęcia. Proszę państwa, jest to gra, jest to Assassin's Creed Unity. O, tak myślę, że jakiś tak. Assassin's Creed. Ja nie mogę, dałeś mi jakieś coś, co się nie da rozpoznać. Uznałem, że to prawdziwe życie. No i to jest poprawna odpowiedź, to jest prawdziwe życie. Ale wam idzie. Nie, no jeśli tego nie zgadniesz. To nie jest prawdziwe życie, to... to jest gra. A jaka? Czekaj, mapa. Budynki. Przeciwczołgowe to może być World of Tanks albo War Thunder. World of Tanks. No dobra, jeden punkt ci zaliczam, bo to jest gra, ale to jest Battlefield 1. O nie! To jest coś, czego Loczek chyba nie widzi przez całe życie. Prawdziwe życie, las. Nawet podtytuł wymienił specjalnie do prawdziwego życia. No zgadza się, jest to prawdziwe życie. Dobra, lecimy next, Ginacci. Jak to Kielce. Odpowiem, to nie są Kielce. To Koszalin. To jakiś asasyn, ale prawdziwe życie bardziej wygląda. Jest to prawdziwe życie. Niestety nie wiem, jakie to miasto w sumie. Możliwe, że to jest Koszalin, możliwe, że to jest Brzydgoszcz. Dobra, do Krystiana lecimy. Kurde, jakieś francuskie drifty. To wydaje mi się, że to może być, uwaga, prawdziwe życie. To jest, proszę państwa, Dirt 4. 0 punktów. Co? Co to będzie? Nie, nie wierzę. To jest prawdziwe życie. Muszę przyznać, że masz rację, to jest prawdziwe życie, no. Ale chwaliłem się, ale kiedyś podróżowałem w kosmosie. Wydaje mi się, że to jest gra i jest to Microsoft Flight Simulator 2022. Co zrobił? Wszystko trafił, co to będzie? Kurde, uważam, że to jest gra, tylko jaka to jest gra, nie jestem w stanie powiedzieć. Komputerowa. Tak, to jest Star Citizen, co to jest? SCP-096 tam był. Autentycznie bym pojeździł teraz na snowboardzie, więc powiem prawdziwe życie. No jest to racja, jest to prawdziwe życie, gratulacje. Ja chyba z domu wyjdę po tych nagrywkach, zachęciłeś mnie. Kurczę, piczone. Wydaje mi się, że to może być prawdziwe życie. Jest to prawdziwy pies, gratulacje. O, a czy to nie jest gra komputerowa The Last, The Forest? Po angielsku Las, czyli chcesz powiedzieć, że to jest IRL, tak? Nie, nie! Się... Tak, jest to gra, ale jest to Escape from Tarkov. Jak na razie pomyliście się totalnie tylko raz. Zobaczymy, czy Ren teraz się pomyli. Mamy tu mamy. To jest tapeta z Windowsa.
Mam taki dylemat, bo to nawet gra komputerowa chyba nie jest. Wydaje mi się, że to jest tapeta pustynia Sahara. Czyli prawdziwe życie to odpowiedź, tak? Nie wiem, czy można tapetę uznać pod prawdziwe życie. No ktoś musiał zdjęcie zrobić, więc tak. Jest to racja, jest to prawdziwe życie. Dobra, uwaga, Hades. Nie, no to jest gra, ale nie wiem totalnie jaka. To jest gra, ale niestety nie znam tytułu. Tak, jest to gra, jest to Metro Exodus. Dlatego jedyne metro to widziałem w Warszawie. Ja myślę, że to jest gra. Ale jaka? Nie. Powiem ci, że to jest prawdziwe życie. To jest Dubaj. Po wieżowcach widać. Ładną grafikę mają w tym Dubaju, no. Wygląda troszeczkę znajomo. To jest gra Cyberpunk 2077. Zgadza się. No to było łatwo. Tutaj na przykład jest logo Arasaki. Mój stary na koniach. Dla mnie to jest gra. To może być Red Dead Redemption albo Star Stable Online. Jest to gra, ale jest to The Last of Us 2. I proszę państwa, ostatnie pytanie do Ren. Co my tu mamy? To jest prawdziwe życie. Po czym poznajesz? Po grafice. To jest poprawna odpowiedź, zgadza się. To są słynne shadery Zeus. Dobra, proszę państwa, w takim razie aktualizacja punktów. Gracze zdobyli w tej rundzie 210 zł. Natomiast agent zdobył 90 zł. Zobaczymy, czy uda wam się go wyłonić. W kolejnym głosowaniu. Dzień dobry, Rek. Na kogo oddasz swój głos? Obstawiłbym Junę. Moja odpowiedź się nigdy nie zmienia. Juna troszeczkę się uaktywnił, tak podejrzanie. No taki susy, jak tego Dubaju można było nie odgarnąć. Zostanę przy Hadesie. Mamy wyniki i tym razem ktoś odpadnie. Karamba. Słuchajcie, osoba, która odpadnie... Dostała 3 głosy. Ginacci. Jak zawsze. W tej rundzie gracze będą zgadywali miejsce na mapie w League of Legends po małych fragmentach krajobrazu. W poprzedniej rundzie pożegnaliśmy się z Ginaccim. Z tego co się orientuję, on najwięcej gra w ligę. A ta runda będzie dotyczyła ligi. Także powodzenia, Hades. Gdzie to jest? Chyba git. Tak, jest to dobra odpowiedź. Zgarniacie 10 ziko. To muszę zobaczyć to bliżej. To jest środek po niebieskiej stronie mapy. Gdzieś w tym. To jest w tym miejscu. Gratulacje. No czy ty grasz w ligę? No oczywiście, że nie. No to powodzenia. No, no to nieźle się bawicie. Na pewno jest gdzieś tutaj. Ale wiesz, że nie trafiłeś? No blisko, blisko, ale niestety tego nie możemy zaliczyć. O kurde, nawet dokładnego kwiatka widzę. Chłopcy, kurwa, w kwiatki się bawi. Koniec czasu, co to będzie? Gdzie dramat? Prawie, nie ta ścianka, totalnie obok. To jest taka pomyłka, którą by zrobił impostor, żeby się nie wydać. Znaczy co? To do Hadesa, bardzo proszę. O kurna, to nie! Nie widzę niczego podobnego, kurna! To jest ta mapa w ogóle? Gorsze jest to, że to są takie rzeczy, na które początkujący gracz ligi, albo ktoś, kto grał raz, nie zwrócił uwagi. Nie grałem w ogóle! Pomysł był dobry, mniej więcej top lane, ale to jest właśnie na środku, także unlucky. Kurde, to jest ciężkie, ale wydaje mi się, że dam radę. Tak mi się wydaje tylko, ale nie jestem do końca pewny. Tak jest twój strzał i taka jest odpowiedź, gratulacje. Gratulacje! Proszę bardzo, panie Loczek. Panie ja? Nie no, totalne Eldorado. Chłop ze skałki jakieś dostaje. Znowu zaznaczy całą mapę. No, w co innego strzelałem. Ja ci powiem tak, w tym miejscu, którym pokazałeś, jest jeleń, ale to jest akurat inny jeleń. Tutaj jest ten jelonek. Ale mnie w bambuko zrobił. To lecimy dalej. Ren. Boję się. O kuźwa, czekaj, tą czaszkę gdzieś widziałem. Grałem, pamiętam. Ale ta runda ora was nieźle. Dobra, to jest twoja odpowiedź. Czarny blowbach to będzie. Tak jest. Także niestety, kolejny błąd. To jest idealna runda dla agenta. W takim razie jest 3 agentów. O kurwa. O Boże. Grzybki. O, mapa to jest grzyb. Co to jest? Nie no. Czekam na takie coś tylko z mapą Fortnite. Co to za gałązka? Gdzie to może być? Fajna gałązka. Nawet nie mam pojęcia, gdzie ona może być. Słuchajcie, bo to jest ostatnie pytanie w tej rundzie, więc niech każdy jeden strzał ma. No, blisko, ale to nie to. Ale naprawdę blisko. To jest odpowiedź. O Boże. To słuchajcie w takim razie. W tej rundzie agent ugrał 70 zł, wy natomiast jedynie 3 dychy. Ale teraz czeka nas kolejne głosowanie. Pamiętajcie, że jeżeli do następnej rundy dostanie się agent, to on wygrywa. Zastanówcie się dobrze, czy na pewno Ginacci był tym agentem, czy kryje się on jeszcze wśród nas. Przepraszam, ja kocham cię. To może być jedna. Ren. Chyba Wloczka dam, wiesz? Coś mi tutaj zaczyna świtać w głowie, tak? Nie mam pojęcia, kto to jest, dlatego stawiam na małego grubaska. Nastąpiła bardzo ciekawa sytuacja. Remis. Tak, każdy z was ma po jednym głosie. Dlatego finalną decyzję podejmie Ginacci. Wracaj z grobu. O nie! Dzień dobry! Teraz się będziesz mógł zemścić. Niestety nie wiesz, kto na ciebie głosował tak na 100%. Możesz się tylko domyślać. I ona przyjacielu. Ja ci kupię fałdolce w Robloxie. Ren, automatycznie.
czekać. No dobra, w takim razie żegnamy się z Ren. W wielkim finale waszym zadaniem będzie odgadnięcie miejsca. To jest prawdziwe miejsce, które możecie znać. Im bardziej szczegółowo i im szybciej odpowiecie, tym możecie zgarnąć więcej pieniędzy. Zaczynamy od puli 50 zł. Za każdego zoom outa, którego będę musiał użyć, tracicie 10 zł. Do tej pory w puli naszych graczy było 430 zł. Agent natomiast zebrał 270 zł. Czy macie pomysł, co to może być za miejsce? Czekaj, to jest wiatrak, kurna. Czy ma ktoś tutaj wiatrak? Ej, masz wiatrak tam, nawet dwa. To jest Juna. No, nie, czekaj, Loczek, stój. No. Jeżeli to jest kamerka czyjaś, to jest albo Ren, albo Juna. Dobra, czyli po prostu głosujecie, że to jest pokój Juny, tak? Pokój Juna. Tak. Słuchajcie, nie jest to dobra odpowiedź, ale będziecie mieli jeszcze jedną szansę. Zoom out. I to jest zdjęcie, które przysłał mi Juna, faktycznie. Ale to nie jest jego mieszkanie. Niech go Dunder świśnie. Nie, to nie mój, okej. Okay. Bo Juna ma wyłączoną kamerkę, mógł gdzieś pójść, więc to może być nie jego pokój. To jest najprawdopodobniej szafa jego mieszkaniu. Mi to się wydaje, że to jest jakiś salon. Słuchajcie, to nie jest dobra odpowiedź. Kolejny zoom out. Aha, no dobra. To jest zdjęcie imprezy urodzinowej Wifci, która miała z nami grać, ale nie zagrała niestety. I tą odpowiedź mogę zaliczyć. To prywatne zdjęcie członków ekipy naszych graczy. Jest tam nawet Ginacci i Christian. Czyli proszę państwa, do finalnej puli waszej grupy dodajemy 30 zł. Aktualnie macie 460 zł na koncie, a agent natomiast ma 290 zł. Jeżeli agent jest wśród waszej trójki, to on wygrywa 290 zł, wy zostajecie z niczym. Jak myślicie, czy jest tu agent? Tak, jest tu agent. Uważam, że Doritos słodko ostre są dobre. Dobra, słuchajcie, myślę, że nie ma co przedłużać, ja poproszę agenta, żeby się ujawnił. Siema, do z tej strony, Minecraft Glow! Dobra, gratulacje, czyli chłopaki wygrywają 460 zł, a Ginacci nie wygrał nic. Dzięki za oglądanie, a to jest film, w którym 6 dorosłych walczy z 6 dziećmi w 6 grach komputerowych o 600 zł. Kliknij.